26 maja, Dzień Matki. A my dzisiaj jesteśmy w Czchowie. Zaraz podejdziemy sobie zobaczyć tutejszy zamek. Armaty dywizyjne. Radziecka armata zaprojektowana końcem 1940 roku w fabryce artylerii numer 92. Używana do końca II wojny światowej. Natomiast tutaj mamy haubicę WZ-1938, kaliber 122 mm. I na koniec armata przeciwlotnicza S-60, kaliber 57 mm.
Zamek w Czchowie prawdopodobnie był atakowany przez Tatarów podczas trzeciego najazdu na Polskę. Mogło to mieć miejsce pomiędzy 1280 rokiem a 1287. Wzgórze zamkowe w tym czasie było zapewne chronione drewnianą palisadą. Taki scenariusz wydarzeń potwierdzają znaleziska bełtów kurz na dziedzińcu zamkowym. Strzelano z wieży na dziedziniec zajęty przez napastników. No, obok nas jezioro Różnowskie. Niestety w tym roku zamek jest zamknięty, ale spróbujemy go chociaż obejść. Mimo że jest zamek w tym roku zamknięty, spróbujemy go jeszcze zobaczyć z drogi. Może uda się zrobić jakieś ciekawe ujęcie. Stąd niestety jest zbyt zalesiony, ukryty w kronach drzew. No, tam widać niezłą burzę. No, zobacz, gdzie tu? Tutaj jesteśmy. No już niedaleko. Wow. Błoto, błoto. O, tam coś jest. Może trochę przypomina. Thank you.
O kurde. No. Występujące tutaj w skamieniałym mieście wytwory należą do kompleksu piaskowców ciężkowickich. Osadziły się one pierwotnie jako luźny materiał na basenie morskim w okresie trzeciorzędu. Skałki tego miejsca charakteryzują się nie tylko okazałymi wymiarami, jak możecie sami zobaczyć, ale również interesującymi strukturami oraz mikrorzeźbą. O, nawet schody są. Zigzag McQueen. Dobra, mamy tu borsuka. Szlak dalej idzie. Taka prosta, łatwa trasa trekkingowa w miejscowości Ciężkowice. Wokół lasów liściastych oraz korądrze. Powiedz. Piramidy. Cholera. Akurat się rozpadało. Schowaliśmy się przed deszczem. Dobrze, że są takie tutaj wytwory skalne. Możemy zapobiec zmoknięciu. Jak widać, wracamy. Jest taki deszcz, że nie ma sensu dalej iść. Tu się ogólnie bagno zrobiło. No i jak na. Ale duże. Tam było sucho. Tam była woda. Znaczy nie, na wodospadach. Zobacz.